A ludzie mówią, że chrześcijaństwo jest nudne. Kto takie głupoty gada w ogóle? Chrześcijanie są radośni. Chrześcijaństwo to jest radość. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus zmartwychwstał. Zobaczcie, dlatego to jest radość. My mamy się radować w Chrystusie. Nie możemy chodzić smutni. Wiecie, przychodzą problemy do każdego człowieka. Do mnie przychodzą problemy. Oczywiście, każdego dnia z nimi się zmagam, ale co ja robię? Idę na kolana i się modlę. Bo Pan Jezus powiedział, złóżcie na mnie wszelkie brzmienie. Ja to znoszę na Chrystusa. Oddaję to Jemu, moje ciężary, ten ból i On za mnie to niesie. I wiecie, jak mi jest lekko, całkiem inaczej. Ja kiedy otwieram rano oczy, nie narzekam, jaka pogoda, znowu to, znowu tamto. Nie robię tego. Tylko dziękuję Bogu za to wszystko, co dzisiaj będę miał. Za te smutne i te radosne chwile. Dziękuję za ludzi, których spotkam na swojej drodze, którym będę mógł opowiedzieć o Chrystusie. Zobaczcie. Wiecie, nienawidziłem kiedyś bezdomnych ludzi. Alkoholików, bezdomnych, narkomanów. Miałem ogromną nienawiść do tych ludzi. I akurat chodzę do więzienia w Kaliszu i któregoś razu wracam z więzienia i wiecie, zawsze po wyjściu z więzienia brałem telefon i dzwoniłem do mojej małżonki, że już jest wszystko okej, że wracam, że nikt mnie tam nie zabił i tak dalej, nie zostawili mnie w więzieniu, tylko po prostu jestem wolny i wracam. No i jak to w autobusie jadę, cały autobus jest pasażerów i mówię, no właśnie, kochanie, wyszedłem z więzienia, wiecie, wszyscy od razu na mnie się patrzą, no wyszedł z więzienia, tylko nie wiedzą jak, no ale nic. No i cały autobus jest. Zatrzymuję się na przystanku i w pewnym momencie drzwi się otwierają z tyłu i momentalnie wszyscy ludzie przechodzą naprzód. Odwracam głowę, stoi jeden człowiek, ale ten zapach, który wszedł razem z nim, był tak przejmujący po prostu, że szok. I od razu pusto się zrobiło z tyłu. Obok mnie ludzie wszyscy poprzechodzili i pełno miejsca z tyłu, z boku, przede mną. Słuchajcie, ten człowiek usiadł koło mnie. On nie usiadł gdzieś z boku, gdzieś z tyłu, ale usiadł koło mnie. Kiedy on usiadł koło mnie, powiedziałem, muszę kończyć, schowałem telefon i mówię, Panie Jezu, proszę Cię, aby ten zapach stał się dla mnie przyjemny. I wiecie co? Za chwilę normalnie fiołki, lawenda. I zacząłem temu człowiekowi opowiadać historię mojego życia. Kim ja byłem, co robiłem, w jakim miejscu się znajdowałem. On się rozpłakał, ja się rozpłakałem. Wiecie co? Dzisiaj ten człowiek jest wolnym człowiekiem. Pojechał do ośrodka, stanął na nogi. Dzisiaj jest normalnym człowiekiem. Wolnym od nałogów, od wszystkiego. Tak go wyzwolił Bóg, zobaczcie. Ale jakbym tego nie zrobił, tylko wziąłbym się przesiadł tam, gdzie wszyscy ludzie, to ten człowiek by nie usłyszał prawdy. Zobaczcie, to jest coś wspaniałego. Kiedyś mi ktoś to powiedział, tą prawdę. Wiecie, kiedy Pan Jezus zawołał do Ojca, do nieba, zawołał, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest niesamowity moment, kiedy został przebaczony. Moi kochani, ja byłem jednym z takich tych łotrów, który wisiał obok Chrystusa. Zobaczcie, w naszym kraju nie spotkamy osoby, która nie słyszała o Chrystusie. Nie spotkamy takiej osoby. Wszyscy słyszeli, nawet głuchoniemy. Nie słyszał, ale wiecie co? Czytał i tak dalej, opowiadali mu. Wszyscy obchodzimy święta Bożego Narodzenia, święta Wielkiej Nocy, więc wszyscy znają Chrystusa. Zobaczcie, słyszeli o Nim. Ale czy osobiście Go znają? Nie, ja też słyszałem. Moja rodzina słyszała, mój ojciec. Wszyscy słyszeli o Jezusie, ale tak naprawdę Go nie znali. Zobaczcie, chodziliśmy jako rodzina, że tak powiem, poprawna do kościoła. Za ręce, w niedzielę, wszyscy razem szli i było wszystko pięknie. Ale wracaliśmy do domu i nikt nie wiedział, co tam się dzieje w tym domu. Nikt nie znał tej tajemnicy, która tam była. O swoje życie mógłbym, ktoś by powiedział, moi rodzice byli winni, tak? Czy mógłbym ich oskarżać? W pewnym sensie tak,
Ale to jest nieprawda, to nie oni byli winni. Czy Kościół był winny za moje życie? Nie. Czy może rząd był winny? Nie, nikt nie był winny za moje życie. Wina leży, wiecie gdzie? U diabła, który przyniósł kłamstwo do mojego domu, do mojej rodziny. I wiecie co? Co musi się stać w życiu człowieka, żeby człowiek zrozumiał, żeby pojął? Co musi się stać tragicznego, żeby człowiek odwrócił się od tych wszystkich złych rzeczy? Czy aż tak złe rzeczy muszą się stać? Czy muszą być rozbite rodziny, cierpienie dzieci? Czy musi ktoś siedzieć w więzieniu, ktoś być alkoholikiem, narkomanem? Zobaczcie. Nie. Nie potrzeba, żeby zmienić swoje życie. Ja miałem wspaniały dom, wspaniałą rodzinę. Mógłbym o swoim domu, o swojej rodzinie nawet, mógłby to być film instruktażowy dla rodzin. Jak ma wyglądać rodzina? Dlatego, że w moim domu było wszystko. Mój ojciec bardzo kochał mamę, kochał nas. Był człowiekiem zaradnym, naprawdę. Bardzo wspaniały człowiek, radosny, zaradny. Moja mama, wspaniała kobieta, piękna kobieta, wiecie, naprawdę radosna. Kochali się bardzo, kochali nas. Mój ojciec nauczył mnie wiele dobrych rzeczy. Nauczył mnie pływać, nauczył się mnie śmiać się, nauczył mnie jeździć na rowerze, na łyżwach i tak dalej. Kiedy byliśmy dziećmi, całą rodziną szliśmy na mecz, siadaliśmy na kocu, mama szykowała kanapki, różne rzeczy, a my z ojcem oglądaliśmy mecz. To były wspaniałe, piękne chwile. Pierwsi mieliśmy w naszym bloku, bo mieszkaliśmy w bloku czteropiętrowym, pierwsi mieliśmy telewizor, więc cały blok przychodził do nas na telewizję. Wiecie, wszyscy przychodzili obejrzeć Winnetou, obejrzeć dziennik i tak dalej. To były piękne chwile. Wiecie, rodzina nasza to nie mogła się odkleić od nas. Ale przyszedł do naszego domu bezwzględny morderca, który zabija, zażyna, zatraca wszystkich. Nie ma litości nad nikim. Wszystkich. Niższych. Dzieci, chorych, kaleków, kobiety, dzieci, mężczyzn i tak dalej. Zobaczcie, alkohol. Mój ojciec pracował jako kelner i przynosił do domu alkohol. I wiecie, częstował moją mamę. Siadali sobie razem i popijali. I tak po kieliszeczku, śmieli się i tak dalej, żartowali. I my jako dzieci, patrząc się na to wszystko, myśleliśmy, że okej, jest wszystko. Że tak ma być, po prostu jeżeli dorośli to robią, to jest dobrze. I nawet nie wiedzieliśmy kiedy. Ani moja mama, ani mój ojciec nigdy nie myśleli o tym, nie mieli takich marzeń, że któregoś dnia przyjdzie koniec tego wszystkiego. A koniec przyszedł. W nocy słyszymy wrzask, pisk. Wstajemy jako zaspane dzieci, idziemy do pokoju moich rodziców. I co zastajemy? Otwieram drzwi i zastajemy ojca, który stoi i trzyma w ręku popielniczkę i wrzeszczy przeraźliwie na moją mamę. Krzyczy, wyzywa i tak dalej. I moja mama stoi zlękniona. Kiedy on rzuca w nią, uchyla się popielniczka, uderza o maszynę do szycia, szkło się odbija i rozcina mi górną wargę. I pierwszy raz w swoim życiu zobaczyłem innego człowieka, nie mojego ojca. Tak jakbym zobaczył samego szatana, jakbym zobaczył jakiegoś demona. To już nie był mój ojciec. On nie miał twarzy radosnej, on nie miał miłości na tej twarzy. Zobaczcie, co się stało. Jedna sekunda w moim domu, w moim życiu. Ile jest takich rodzin? Ile tego bólu i cierpienia będzie jeszcze? To tylko jest życie jednej rodziny, mojej. Wiecie, od tamtego dnia wszystko zaczęło toczyć się w dół. Zaczęło po prostu iść w inną stronę. Kiedy mój ojciec przychodził z pracy, pijany, wiele razy, wiecie, musieliśmy uciekać przez okno, musieliśmy przez balkon uciekać w nocy. Jak przychodził, wiecie, był trzeźwy, było wszystko okej, okay. Ale jak przychodził, był pijany, przychodził, zrywał z nas kołdrę, brał sznur od żelazka, składał go na cztery i bił nas, gdzie popadło. Dlaczego to on to robił? Dlaczego nawet się nie pytał, czy coś zrobiłem, czy nie, tylko po prostu to robił. Ile razy bił mamę naszą. Mój ojciec chodził co niedzielę do kościoła. Chodził do kościoła i wiecie, co robił? Wychodził z kościoła, jak se popił, to nie zjedliśmy wiele razy obiadu, musieliśmy uciekać. Zobaczcie, obrzydził mi miłość, obrzydził mi Jezusa, ten człowiek. Kiedy nas zostawił w naszym domu, pojawiło się pełno wujków i każdy chciał sobie ułożyć życie. Wszyscy mówili, że będą tu mieszkać, że będą naszymi ojcami, ale jak se popili, bili mamę, bili nas.
Nie mieliśmy prądu, wszystko nam powyłączali. Chodziłem do szkoły w podartych butach, w podartych spodniach, bo nie miałem w czym. Wiele razy szedłem do szkoły i byłem bardzo głodny, bo nie miałem co jeść. Ale na wódę zawsze były pieniądze. Zawsze były pieniądze na wódę. Ale na jedzenie nie było. Kiedy widziałem, jak inne dzieci jedzą, jak się śmieją ze mnie, po prostu było mi przykro, zamykałem się w sobie. Miałem marzenia jako dziecko, żeby być strażakiem, pomagać innym, ale te marzenia zostały mi wykradzione. Wykradzione w brutalny sposób. Jako byłem dzieckiem, miałem tylko 8 lat. Zobaczcie. Kiedy wracałem ze szkoły do domu, to nie chciało mi się wracać do tego domu. Dlaczego nie chciałem wracać do domu? Bo może zastanę kolejnego wujka. I znowu będzie to samo, powtórzy się. To jest przykre, to jest straszne dla dzieci. I moi drodzy, ja nie urodziłem się złodziejem. Czy ktoś na tym miejscu myśli tak, że człowiek rodzi się złodziejem? Albo że człowiek rodzi się alkoholikiem? Może ktoś myśli, że ktoś się urodził może nauczycielem? Nie, do wszystkiego musimy dojść. Do alkoholizmu, do narkomanii, do złodziejstwa, do innych. Rodzimy się wolni, ale coś później w naszym życiu się dzieje, że nie wybieramy tych dobrych dróg, o tą złą. I idziemy tą szeroką, która prowadzi prosto na zatracenie. I tak było w moim życiu. Kiedy pierwszy raz w swoim życiu ukradłem, to nie ukradłem dlatego, że byłem złodziejem, bo się nim urodziłem. Nie. Ukradłem koleżance kanapki, która siedziała ze mną w jednej ławce. Wiem, że jakbym ją poprosił, ona by mi dała. Powiedział: Kasiu, daj mi te kanapki, bo nie mam co jeść. Ona by mi dała, ale ja się wstydziłem. Więc co zrobiłem? Jej ukradłem. Później drugi raz, trzeci, a później nawet nie wiem kiedy i zacząłem kraść. Znalazłem sobie sposób na przetrwanie, na życie. Kiedy przynosiłem do domu pieniądze, to moja mama nawet się nie pytała, skąd je mam. Skąd te pieniążki się wzięły, jakim sposobem je zdobyłem. Po prostu przynosiłem i ona się cieszyła. I tak było. I tak było cały czas. Nawet nie wiem kiedy, wiecie, spotkałem ludzi na swojej drodze, którzy powinni być autorytetem dla swoich żon, dzieci, a oni stali się dla mnie, bo stali pod budką z piwem, wiecie, potatuowani i tak dalej i oni mi zaimponowali. I kiedy przyszedłem do nich, oni mnie przyjęli, bo byłem bystry, zaradny. I razem z nimi kradłem. Jako 11-letni chłopiec zacząłem moją procedurę z nimi. Zacząłem kraść i tak dalej, i tak dalej. Chodziłem z nimi na melinę, oglądałem straszne rzeczy. Do mojej głowy wstawiali mi bardzo złe rzeczy. Co 11-letnie dziecko może robić na melinie? Gdzie leje się alkohol, gdzie jest brutalność, przemoc i tak dalej. Słownictwo już nie mówię jakie. Co zrodziło się w moim sercu wtedy? Kiedy miałem 13 lat, zamknęli mnie do poprawczaka. Kiedy trafiłem, byłem najmłodszym wychowankiem i najniższym. Wiecie, chciałem z wszystkich po prostu zaimponować tym, że się nie boję. Tak chciałem odgonić strach od siebie, żeby mnie nikt nie skrzywdził, żeby mi nic złego nie zrobili. Więc co robiłem? Uciekałem z zakładu, rzucałem się w szyby i tak dalej. Robiłem samouszkodzenia. Miałem, zobaczcie, 13 lat. Kiedy zacząłem to robić, kiedy miałem 14, pierwszy raz do mnie strzelano do mnie na bagnach. Kiedy mnie wyciągnęli z tych bagien, przywieźli mnie do zakładu, do schroniska w Nowym nad Wisłą, przywieźli mnie tam z powrotem, zamknęli mnie w celi, która była cela w celi i tylko wiaderko na odchody, bez przykrycia, bez niczego i byłem cały do naga rozebrany. Dostawałem na śniadanie kubek kawy czarnej i kromkę suchego chleba, na obiad kubek kaszy ze smalcem. I to było całe jedzenie. I kto nie przychodził, wszyscy mnie bili i się znęcali nade mną. Co w moim sercu się rodziło? Zobaczcie, co się rodziło w moim sercu. A wiecie, czego ja potrzebowałem? Przytulenia, miłości. Potrzebowałem, żeby ktoś mi powiedział, że jestem cenny, wartościowy, że nie muszę tak żyć, że jestem tylko dzieckiem, że jestem kochanym dzieckiem. Ja potrzebowałem dobrego słowa, ale wszyscy mnie od razu skazywali. Zobaczcie, ja nikogo nie oskarżam o to. Nikogo. Oskarżam diabła, który okłamał mnie, mój dom, moją rodzinę i okłamuje ludzi. Kiedy miałem, zobaczcie, 14-15 lat, przewozili mnie z zakładu poprawczego do zakładu poprawczego. I wiecie, nie chciałem jechać do tego zakładu, bo to był straszny zakład w Trzemeśnie i tam straszna dyscyplina, tam strasznie znęcali się nad młodocianymi.
I nie chciałem tam jechać, więc postanowiłem, że ucieknę. I wieźli pociągiem mnie, bo wtedy konwojowali pociągami. I wyskoczyłem z okna, zderzyłem się ze słupem. Wiecie, byłem 6 dni nieprzytomny i myślałem, że już jestem w niebie. A się obudziłem, byłem w szpitalu. I zamiast mnie zostawić w szpitalu tam na wolności, przewieźli mnie do szpitala więziennego w Bydgoszczy na Wały Jagiellońskie. Przewieźli mnie do tego szpitala. Dlaczego? Nie wiem. Do dzisiaj nie znam odpowiedzi. Trafiłem do celi, do 3 recydywistów, którzy mieli wiele lat za sobą więzienia. Czego oni mnie nauczyli? Czy nauczyli mnie tego, powiedział ktoś do mnie, dzieciak, nie kradnij, nie rób tego, bo skończysz tak jak my, będziesz też siedział w więzieniu. Nie. Nauczyli mnie samych złych rzeczy. Jak mam kraść, jak rabować, jak mają mnie nie złapać. Samych złych rzeczy. Przeszedłem szkołę. Kolejną szkołę przeszedłem. I tak się zaczęła moja kariera. Zobaczcie, kiedy wyszedłem z zakładu poprawczego, miałem 17 lat nieskończone. Miałem 16 lat skończone. To było w czerwcu. W lipcu, 9 lipca skończyły 17 lat, wiecie, i we wrześniu mnie zamknęli do więzienia. I nie mogłem się zatrzymać. Czyniłem coraz gorzej. Siedziałem w więzieniu. Po prostu więzienie było moim domem. Tam znalazłem akceptację, tam znalazłem wszystko to, co szukałem. Nie liczyłem na żadnego człowieka, nie ufałem ludziom, ufałem tylko sobie. Nie polegałem w ogóle na ludziach, nienawidziłem wszystkiego, co jest dookoła, nienawidziłem ludzi, wiecie, byłem strasznym człowiekiem. Tak diabeł zniszczył moje serce, moje życie. Wiecie, kiedy były bunty w 81 roku, byłem inicjatorem właśnie tych buntów. Strzelali do nas w Kamińsku, w więzieniu. Wiecie, obok mnie padali ludzie, umierali. Kiedy później nas zawieźli do, mnie zawieźli akurat do zakładu karnego w Sztumie, na izolatkach, wieszali mnie, maltretowali, bili. 14 lat, 14 dni leżałem nieprzytomny, dlatego że miałem bardzo silny uraz głowy i tak dalej. I już myśleli, że jest koniec, że ja nie będę żył, a ja żyłem. Zobaczcie. Próbowali mnie powiesić, nie, próbowali ze mnie zrobić wariata. Bóg cały czas gdzieś był i czuwał i miał nade mną palec. Zobaczcie, kiedy powstał przełom w naszym kraju, ludzie zaczęli doznawać wolności, tak zwany 89 rok. Wiecie, przestępczość też. Ja wtedy wyszedłem z więzienia i stało się to, co się stało. Zacząłem handlować najpierw tak skromnie alkoholem, później narkotyki i tak dalej, i tak powoli powstała grupa zorganizowana, grupa przestępcza, gdzie handlowaliśmy bronią, narkotykami, innymi strasznymi rzeczami. Robiliśmy straszne rzeczy, wiecie, to się nie godzi nawet o tym mówić, jakim byłem przestępcą. Byłem z pierwszych stron gazet, wiecie, polowała policja na mnie w całym kraju. Za wszelką cenę chcieli mnie zamknąć. Za wszelką cenę konkurencja chciała mnie odstrzelić. Wiele razy strzelali do mnie. Kule przeszywały moje ciało, ja strzelałem do ludzi i nic nie było w stanie mnie zmienić. Żaden psycholog, terapeuta, psychiatra, żadna kara, żaden wyrok. Wiecie co, sam jestem teraz terapeutą i dziękuję Bogu, że są terapeuci, że są psycholodzy, pedagodzy, ale wiecie co, żaden z tych ludzi nie jest w stanie zmienić drugiego człowieka. Jest tylko w stanie mu pokazać drogę, pracować nad nim, ale to my podejmujemy decyzje. Ja podejmowałem złe decyzje. Wiecie, jak ja siadałem i rozmawiałem z psychologiem, to ja byłem mądrzejszy od niego, to ja psychologiem manipulowałem, a nie on mną. Tak było w moim życiu. Nic nie było w stanie mnie zmienić. Żaden sąd, nic. Ale wiecie co? Bóg, który kocha wszystkich ludzi i umarł za wszystkich, On ma plan do każdego człowieka. Jezus ma plan do każdego z nas, zobaczcie, jesteście młodzi, starsi, wszyscy macie marzenia i plany i wierzę, że młodzi ludzie, którzy są tutaj na tym miejscu, chcą mieć dobre życie, chcą mieć wspaniałe rodziny, domy, pracy i tak dalej. Matki, które tutaj są, chcą, aby ich dzieci nie były narkomanami, alkoholikami, aby córki nie prostytuowały się i tak dalej, aby miały rodziny. Ojcowie chcą być autorytetem dla swoich żon, dla swoich dzieci. Zobaczcie, bez Chrystusa nie osiągniemy tego. Nie ma takiej opcji. Własnymi siłami, wiecie co, możemy się tylko zagubić. Gdzie dojdziemy własnymi siłami? Gdzie, w które miejsce? I ja też myślałem, że polegałem tylko sam na sobie, myślałem, że ja dam sobie radę. Po co mi ludzie? Przecież miałem pieniędzy tyle, że mógłbym takich kościołów kupić 4. Po co mi ludzie byli potrzebni? Miałem samochodów, pełno domów, ale wiecie co?
To wszystko było splamione ludzką krwią. To nie przynosiło mi radości, bo kiedy kładłem się spać, to miałem sny, koszmary. Kiedy budziłem się, spałem 2-3 godziny w nocy, budziłem się spocony, bo koszmary mi nie dawały spokoju. Sumienie mnie oskarżało cały czas. Wiecie co, bałem się, czy nie wiedzie policja mnie nie odstrzeli, czy konkurencja. Tak wyglądało moje życie. Straszne, ponure. Kiedy siedziałem w więzieniu, nienawidziłem ludzi, którzy czytają Pismo Święte, którzy się modlą. Wiecie, jak ja widziałem ludzi, jak chodzą na msze i tak dalej, przychodzą, po prostu czułem do nich obrzydzenie. Bo wiedziałem, co oni robią, że napadają, rabują, kradną, a chodzą do kościoła i udają, że wszystko jest dobrze. Nienawidziłem tych ludzi, naprawdę. Nienawidziłem Boga, nienawidziłem Chrystusa. Za to wszystko, co się stało, obwiniałem wszystkich ludzi. Chciałem, aby wszyscy byli alkoholikami za to, że moja mama była alkoholiczką. Chciałem, aby wszyscy byli narkomanami za to, co się stało w moim domu. Taka była nienawiść w moim sercu. Zobaczcie, co się stało. Jakie konsekwencje poniosła tylko moja jedna rodzina. Moja rodzina. Mój ojciec zapił się na śmierć. Moją mamę zamordował mój, że tak powiem, przyjaciel, który razem ze mną siedział w celi. Wyszedł na wolność, pojechał, zawieźć jej list. Wypił z nią ćwiartkę, chciał ją zgwałcić, broniła się, ją udusił. Mojego brata najmłodszego w ogóle nie znam, bo zabrali nas do domu dziecka, jego w ogóle nie znam. Mój brat najstarszy zapił się na śmierć. Ale wiecie co? Przed samą śmiercią pojednał się z Bogiem, z Chrystusem. I wiem, że dzisiaj jest tam, u Jezusa, że nie musi mieszkać już w budzie i żyć jak pies. A zobaczcie, co się stało ze mną. Kiedy ostatni wyrok dostałem, dostałem wyrok 25 lat. I sędzia, który mnie skazywał, powiedział, że uwolnił ten kraj od takiego człowieka jak ja. Dzisiaj ja mu przyznaję rację. Ja to samo bym dzisiaj zrobił. Naprawdę, to samo. Dlatego, że jeżeli człowiek, który handluje narkotykami, który handluje bronią, strzela i tak dalej, to na co zasługuje? Na więzienie, aby go odizolować, aby się upamiętał. To samo bym zrobił, zobaczcie. I ten człowiek powiedział, że ja nigdy nie opuszczę murów więzienia, że ten kraj już nie będę straszył, że ten kraj będzie wolny. Ale Bóg ma inny plan do każdego z nas. Kiedy siedziałem w więzieniu, moje życie się praktycznie skończyło. Tak jak tutaj słyszeliście, próbowałem się zabić, podżynałem sobie gardło, aortę, nie mogłem umrzeć. Nie wiedziałem, co się dzieje ze mną. Kiedy wyszedłem na spacer, wiecie, chodziłem po spacerze raz dziennie, chodziłem z takim człowiekiem, który pracował w bibliotece i ten człowiek tylko ze mną wychodził, dlatego że siedziałem na N-kach dla niebezpiecznych przestępców. I tylko jego widziałem przez godzinę i funkcjonariusza, i nikogo więcej. I kiedy któregoś razu miałem takie myśli, aby po prostu zarżnąć strażnika, żeby mnie zastrzelili, bo już nie dawałem rady. I właśnie w tym dniu wyszedłem z taką myślą i wyszedłem na spacer. I podszedł do mnie ten człowiek i powiedział do mnie, Jezus cię kocha. Ja go wyzwałem strasznie. On zrobił kółko i znowu podszedł do mnie i mówi, Jezus cię kocha. I wiecie co? Te trzy słowa, które on powiedział, zmieniły moje życie. Ja tego człowieka zbiłem, zabrali go do szpitala, ale ten człowiek w szpitalu mnie nie złorzeczył, on mnie nie przeklinał, on mi, wiecie, nic złego nie robi, on po prostu się o mnie modlił. I długo nie trzeba było czekać, kiedy musiałem paść na kolana i zawołać do tego Chrystusa, o którym on mi powiedział. Panie Jezu, jeżeli jesteś, proszę Cię, przyjdź do mnie, pomóż mi, albo mnie uwolni. I Jezus przyszedł do mnie, powiedział, wstań, klęknij, zacznij pokutować. Ja nawet nie wiedziałem, co to znaczy pokuta. Kiedy padłem na kolana, zacząłem wyznawać moje winy, grzechy, płakałem jak małe dziecko. Kiedy funkcjonariusz chodzi i wali w drzwi i pyta się, wstępniak, co się dzieje? Ja nie odpowiadałem. Przyszła atanda i dowódca zmiany mówi, co się dzieje? A mówi, Jezus mieszka w moim sercu. A wiecie, co on zrobił? Te kraty, które były brudne, ściany, szare, wszystko, stały się taką radością dla mnie. Wyrwał mi serce, które miałem z kamienia i wstawił nowe mięsiste. Taki ból poczułem. Przyszyła mnie fala miłości, którą wlał w moje serce. Tych ludzi, których nienawidziłem, najbardziej nienawidziłem ich, funkcjonariuszy, poczułem do nich miłość, chciałem ich ściskać. To pomyśleli, że ja zwariowałem. Naprawdę, tak pomyśleli. No nie dziwię się. Ale wiecie co? Pojechałem na obserwację i stwierdzili, że jestem zdrowy psychicznie, że nie mam objawów schizofrenii, że jestem normalnym człowiekiem. I Jezus zaczął mnie zmieniać. Kiedy poszłem do biblioteki, znalazłem Nowy Testament. Kiedy zacząłem go czytać,
Bóg mówił do mnie przez swoje słowo. Zacząłem poznawać, co ode mnie On chce. Jeżeli tam pisze, nie kradnij, to wiem, że trzeba nie kraść. Jeżeli pisze, żebym pożądliwie nie patrzał na inną kobietę, to nie patrzę. Jeżeli pisze, żebym tego nie robił, tamtego, to wiem, że tego mam nie robić. Dzisiaj mam radość, pokój, miłość w swoim sercu. Jestem wolnym człowiekiem, bo Pan Jezus przyszedł do mego serca. Duch Święty mnie prowadzi przez to życie. Zobaczcie, ono nie jest łatwe, ono jest trudne, ciężkie. Nieraz jest tak mi ciężko, że po prostu nie daję rady, ale wiem, do kogo należę i wiem, co mam zrobić. Przychodzę na kolana i wołam. I Jezus co robi? On zdejmuje ten ciężar i czuję się jak nowonarodzony. Słuchajcie, wiecie co? Życie, bycie chrześcijaninem nie jest proste. Wiecie, siedziałem w więzieniu i przeszedłem prześladowania z tego powodu, że jestem człowiekiem nawróconym, że jestem człowiekiem wierzącym. Rozumiecie? Bo zachowywałem się inaczej. Nie bluźniłem, nikomu nic złego nie robiłem, czytałem Pismo Święte, modliłem się i tak dalej. Byłem człowiekiem normalnym. I to wielu ludziom się nie podobało i mnie prześladowali. W jaki sposób? Porwali mi pismo, przeszkadzali, włączali pornusy, kiedy się modliłem. Różne straszne rzeczy. Ale wiecie co? Ale ja byłem wytrwały, modliłem się. I któregoś razu w Koronowie, bo tam się zjeżdża po N-kach, zjeżdża się do takiego normalnego więzienia, cela 30-osobowa. I któregoś razu, po 2 miesiącach, wstaję, wiecie, odsuwam taką parawankę, którą przysłaniałem sobie łóżko, żeby mieć taki kącik do modlitwy i tego. Wychodzę, patrzę, wszyscy siedzą, cisza. Co się stało? Pytam się, podchodzę do jednego gościa, pytam się, mówię, a co się stało? Ktoś umarł? Jakiś pogrzeb? A on mówi, nie, gepar. Takich jak ty, to tu było pełno. Mówili, że są wierzący, chodzą do kościoła, a razem znali, ćpali, pili bimber, oglądali pornusy. Ale ty jesteś szczery, jesteś prawdziwy, bo to, co robisz i to, co mówisz, jest rzeczywistością, jest prawdą. I postanowiliśmy, że będziesz miał codziennie godzinę na modlitwę i na czytanie Pisma. Zobaczcie, taka wytrwałość. Nawet pan dyrektor, jak przychodził i widział, że się modliłem, to czekał pod drzwiami, kiedy ja skończę. Taki szacunek, zobaczcie, bo ja byłem autentyczny i jestem nim. I ja się nie wstydzę Chrystusa. Jak ja mogę zobaczyć i go wstydzić? Wiecie, takie breloczki rozdają aktorzy. Nie wiem, czy u was rozdawaliście też tutaj. Nie wstydzę się Chrystusa. A po drugiej stronie pisze, jeżeli ktokolwiek powstydzi mnie się przed ludźmi, tego ja się powstydzę przed Bogiem Ojcem. Ja się nie wstydzę. Zobaczcie, ja za darmo dostałem łaskę, za darmo dostałem uzdrowienie. Jak ja mógłbym się z wami nie dzielić? Jakbym mógł to zabrać dla siebie? Bym wtedy był złodziejem i kłamcą. Pan Jezus powiedział, mamy iść na cały świat i głosić Ewangelię, mówić wszystkim. I ja mówię to, co się stało w moim życiu. Zobaczcie, Bóg mnie uzdrowił z raka, chorowałem na raka. Leżałem w szpitalu 7 miesięcy, ważyłem niecałe 40 kg. I koniec już był. Pielęgniarka, kiedy przychodziła, zaglądała, a druga krzyczała z daleka, żyje. Ona odpowiadała, żyje. Wiecie co, to ja myślałem, że po prostu nie wytrzymam. Taki ból serca miałem. Ludzie przychodzili z litości, się litowali. Ja nie chciałem tego, żeby przychodzili, się litowali. Mi to było niepotrzebne. Ale przyszedł do mnie pewien człowiek, który ma dzisiaj 86 lat i powiedział do mnie, Piotr, modliłem się i Bóg powiedział, abyś się modlił i pościł. Ja wiecie, ja nie mogłem nawet mówić. Miałem jadłostręt, wodostręt, faszerowali mnie morfiną i dolarganem. Z czego ja miałem pościć? Ważyłem niecałe 40 kilo. Z czego pościć? Ale tak cały czas myślę w swojej głowie, wołam, Panie Jezu, z czego ja mam pościć? Przychodzi pielęgniarka i z morfiną. I wtedy wiedziałem, z czego mam pościć. Kiedy odstawiłem morfinę, kiedy zacząłem błogosławić, wiecie, cały personel, błogosławić moją chorobę, że ta choroba jest na świadectwo, aby Jezus był wywyższony, to wiecie, co się stało? Po 2 tygodniach pierwszy raz usiadłem na łóżku. Po następnych pierwszy raz stałem. A dzisiaj zobaczcie, biegam, jestem zdrowy, chodzę i tak dalej. Widzicie? Jeszcze niedawno, rok temu, nie widziałem w ogóle na to oko. W ogóle nie widziałem. Jest co roku taka konferencja dla byłych więźniów nawróconych. I co się stało? Na tej konferencji lekarz, który jest lekarzem, okulistą, bardzo dobrym okulistą, mówi, jeżeli ktoś z was chciałby, aby się o niego pomodlić, jest chory,
to wyjdźcie. I wiecie, bardzo dużo ludzi wyszło po modlitwę. I on się modlił o ludzi i ludzie byli uzdrawiani. I pyta się, czy jeszcze jest ktoś. Nie ma nikogo. A słyszę w swoim sercu, wyjdź, wyjdź. Ja mówię, ja chcę się pomodlić. Mam wiarę, żeby się pomodlić, żeby widzieć. I wiecie co? No i wyszłem i on się zaczął o mnie modlić. I co się stało? Stał się cud. Zobaczyłem światło, a dzisiaj widzę. Widzę na oko. Rozumiecie? Zobaczcie, byłem niewidomy, a dzisiaj widzę. Dostałem niedawno srebrną odznakę z Polskiego Związku Niewidomych za pomoc i udzielanie się. Zobaczcie. To Bóg uzdrawia. 2000 lat temu Jezus chodził po ziemi i uzdrawiał i dzisiaj też uzdrawia. I On dzisiaj przychodzi do każdego z nas, do Ciebie, do mnie i On chce dać Ci dzisiaj nadzieję, miłość, radość, ale i uzdrowienie. Zobaczcie, tego On chce, żebyśmy dzisiaj od Niego przyjęli. To wszystko On ma dla nas. Zobaczcie, jesteście wspaniali, jesteście kochani, jesteście cenni i potrzebni. To Jezus za was umarł, zobaczcie. On przelał swoją niewinną krew. Zobaczcie, jakby tak nie było, to po co w ogóle Golgota, po co krzyż, po co Jego śmierć by była? On za was umarł. Wiecie, bądźcie żarliwi, bądźcie gorący dla Chrystusa. On chce, aby każdy człowiek był szczęśliwy, radosny. Wiecie co, na początku jak wyszedłem, powiem wam historię. Nie wiem, jakim to się stało cudem, jak pójdę kiedyś do nieba, się dowiem. Z 25 lat zdjęli mi na 15. Z 15 lat dali mi 2 lata jeszcze wokandy, więc odsiedziałem tylko 13 lat. I zobaczcie, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Zobaczcie, co jest najważniejsze. Sędzia, który mnie skazywał, sędzia Kawa Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, który mnie skazywał, co zrobił? Ten sam sędzia przyjechał na wokandę. Kiedy mnie zawołali na wokandę i powiedzieli, że staję na warunkowe, przedterminowe zwolnienie, pytam się pana oddziałowego, mówię, a jaki jest sędzia? On mówi, Kawa. I ja mówię, pan mnie zabierze z powrotem stąd. No bo po co będę szedł? Jak jest ten sam sędzia? On mówi, jak pójdziesz, to raport dostaniesz. No nie wypada, żeby chrześcijanin dostawał raport, tak? No nie mogę, dobrze, no to zostanę. No i wchodzę. I ten człowiek ani razu nie spojrzał na mnie, ani razu, ale miał przed sobą opinię poprzednią, gdzie mnie skazywał i miał opinię nową. Przeczytał jedną, przeczytał drugą i mówi, a pan prokurator? Pan prokurator mówi, jestem za, jak najbardziej. Kierownik penitencjarny, tak, jak najbardziej. A on powiedział, udzielam przedterminowego, warunkowego zwolnienia. I ten sam człowiek, który powiedział, że ja nigdy nie wyjdę, ten sam człowiek mnie wypuścił na wolność. Zobaczcie, to nie jest przypadek, bo u Boga nie ma przypadków. Przypadek to jest niekoszerne słowo żydowskie. Zobaczcie, nie ma przypadków. Taki jest właśnie Chrystus. I wiecie co? I kiedy tą obietnicę dostałem, żebym miał dom, rodzinę i tak dalej, co się stało? To było właśnie w tym czasie, po tym napadzie i tak dalej. I stałem taki smutny, i się modliłem i przypomniała mi się ta obietnica. I mówię, Panie Boże, Ty powiedziałeś kiedyś, że będę miał dom, rodzinę. Kiedy to nastąpi? Bo ten czas właśnie się zbliżył. A Duch Święty do mnie mówi, otwórz swoje oczy, oto stoi przed Tobą Twoja żona. Kiedy otworzyłem moje oczy, patrzę, piękna kobieta stoi. Znałem ją. Ale gdzie ona dla mnie? Ludzie, taka wykształcona. Inspektor w urzędzie skarbowym. Gdzie? Mówię, nie, to niemożliwe jest. Po prostu... Ale kiedy po nabożeństwie podeszłem do niej i mówię, czy mógłbym zabrać Ci chwilę, bo chciałem coś ważnego powiedzieć. Ona mówi, tak, proszę. Ja mówię, bo modliłem się i Pan Jezus mi powiedział, że Ty będziesz moją żoną. Wybuchnęła śmiechem, mówi, ja? Ja Cię nie znam. Zawinęła się i poszła. I tak wyglądało. Ale zobaczcie, dzisiaj ta kobieta jest moją żoną, którą bardzo kocham. Naprawdę, wspaniałą kobietą. Wspaniałą żoną. Wiecie co, ja sobie nawet nie...
nie dopuszczam do mojej myśli, jak można zdradzić żonę. Tak piękną, tak wspaniałą, dar Boży. Jak? Zobaczcie, co Bóg złączył, człowiek nie może tego rozłączyć. To jest coś wspaniałego, coś pięknego. I to uczynił Pan Jezus w moim życiu. Zobaczcie, dziś jestem szczęśliwym, radosnym człowiekiem. Wzięliśmy na wychowanie chłopca prosto z dworca, Daniela. Nie wiem, czy ktoś z Was może oglądał taki reportaż. Oglądaliście w telewizji taki reportaż? Słuchajcie, moi drodzy, spotkałem tego chłopca na dworcu i kiedy go zobaczyłem, mówię, ciekawe, co on tu robi. Zobaczyłem siebie i ten chłopiec, wiecie, błąkał się po dworcu i słyszę głos, podejdź do niego i opowiedz mu o mnie. I kiedy podszedłem do niego, pytam się, co tutaj robisz? On mówi, poszedłem... przyszedłem tutaj, bo szkoła poszła do parku. A ja mówię do niego, nie ściemniaj, bo wiem, że szkoła nie poszła do parku. A on mówi, naprawdę. I ja zacząłem mu opowiadać swoją historię i wiecie, co się stało? On się rozpłakał i powiedział, że nie chce chodzić do szkoły, dlatego, że w szkole go biją, namawiają do kradzieży, do palenia, do innych złych rzeczy, on nie chce tego robić. I stało się coś niesamowitego. To był akurat, wiecie, początek czerwca i ja do niego mówię tak, wiesz co, ja akurat mam dom, mieszkam tutaj i tutaj, czy chciałbyś na wakacje przyjechać do nas? On mówi, no chciałbym, ale mama nie wiem, czy pozwoli. Ja mówię, to chodź, pójdziemy do twojej mamy. Poszliśmy, ja mówię, proszę panią, mieszkam tutaj, tutaj, chciałbym Danielowi sprawić wakacje i tak dalej. Czy zgadza się pani, żeby on przyjechał do nas? Ona mówi, jak najbardziej, niech jedzie. No to więc przyszły wakacje, go wzięłem na wakacje. Po wakacjach, wiecie, ten chłopiec, pytam go się, czy chciałbyś u nas zostać, byś tutaj skończył szkołę, wiesz, i odizolowałbyś się od kolegów i tak dalej. On mówi, chciałbym. No to znów pojechaliśmy do jego mamy, a jego mama mówi, to niech pan go weźmie. No i go wziąłem. I 6 lat u mnie był. Skończył jedną szkołę, skończył drugą. Dzisiaj jest szczęśliwym, radosnym dzieckiem, kocha bardzo Pana Jezusa, pracuje i jego życie się ułożyło. I zobaczcie, moi drodzy, ten chłopiec odnalazł się. Zobaczcie, ilu jest dookoła nas takich dzieci. Ja chodzę do domu samotnej matki, dziewczyny mają po 13-14 lat, mają dzieci, nawet nie wiedzą z kim niektóre. Zobaczcie, zostały wygonione ze swoich domów. Jaką one mają przyszłość? A te dziewczyny, które mają po 13 lat, 14 i stoją jako prostytutki przy trasach? Zobaczcie, dlaczego tak się dzieje. Wiecie dlaczego? Bo my odstawiamy Chrystusa na półkę. Dlaczego chłopcy z Polski, którzy mają po 14, 15, 16 lat, jeżdżą do Berlina i są prostytutkami? Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie. Więzienia przepełnione. Dlatego, że nie ma wartości, nie ma miłości. Zobaczcie, odeszliśmy od tego wszystkiego. Przecież nikt z nas tutaj nie marzy o tym, aby te dzieci ginęły. Każdy marzy, aby jego dziecko wzrastało, było szczęśliwe, radosne. Ale zobaczcie, jeżeli nie będzie w naszym życiu Chrystusa, jeżeli one nie będą znać prawdy, gdzie one się znajdą, w którym miejscu? Ja akurat tutaj w tych szkołach rzeszowskich byłem 9 razy. 9 razy byłem w szkołach. We wszystkich szkołach byłem. I mówiłem to samo. I wiecie co? Dziękuję Bogu, że mogłem być w tych szkołach, że wiele osób zostało uratowanych, że wiele osób zmieniło swoje życie. Zobaczcie, taka jest rzeczywistość. Ja pamiętam tutaj jedną szkołę, kiedy zadałem takie pytanie, kto jest waszym autorytetem? I pewna dziewczyna odpowiedziała, Doda. Wiecie co, ja nie mam nic przeciwko Dodzie, ja ją błogosławię, modlę się o nią, aby jej życie się zmieniło. Słuchajcie, nie mam prawa nawet źle o niej mówić, ale bym nie chciał, żeby żadna dziewczyna była, wiecie, tak jak Doda. Nie chciałbym tego. Ja mówię, wiesz co, na pewno nie chcesz taką być. Porozmawiamy na koniec. I kiedy zaczęliśmy na koniec rozmawiać z nią, wiecie, utrzymywaliśmy kontakt i tak dalej. Dzisiaj ta dziewczyna mieszka w innym w ogóle mieście. Jest inną osobą, pracuje i tak dalej i nie jest Dodą. I za to Bogu dziękuję. Naprawdę, zobaczcie. I tak samo, zobaczcie, inne osoby, to wszystko zależy od nas. Jeżeli ojciec nie jest autorytetem we własnym domu, to kto będzie autorytetem w tym domu?
Jeżeli matka nie jest autorytetem, nie potrafi rozmawiać ze swoją córką, synem, kto będzie autorytetem? Jak dzisiaj wyglądają nasze domy, rodziny? Zobaczcie, moi kochani, mogę wam scenariusz pokazać, jak wygląda nasz dom, nasza rodzina dzisiaj. Mama w kuchni ogląda serial Moda na sukces i płacze. Ojciec siedzi przed telewizorem, przerzuca kanały i jest zadowolony z życia. Syn w jednym pokoju przy komputerze ogląda pornusy. Córka w następnym pokoju nie wiadomo co ogląda. To jest rodzina? Tak ma wyglądać rodzina? Kiedy syn przychodzi do ojca, tato, potrzebne mi to i to, pomóż mi w tym. Idź do matki. Matka mówi, idź do ojca. Gdzie on ma iść? Co on ma zrobić ze sobą? No gdzie idzie? Idzie do kolegów. A kolega mówi, tak, ja to samo przeżywałem z moimi starymi. Chodź, przyjaraj sobie, zobacz, jak ci ulży. No i zaczynają. Jeden maszek, jeden buszek i koniec. I nawet nie wiemy o tym. A później przychodzi matka i mówi, moje dziecko, narkomanem, ludzie kochani, przecież on wszystko miał, co dusza zapragnie. Nie miał miłości i akceptacji. Tego nie miał we własnym domu. Jeżeli nie ma miłości, akceptacji, co ci pomogą? Prezenty, pieniądze, złoto, srebro. Co ono pomoże? Sprowadzi na samo dno. Zobaczcie. Miłość to jest najważniejsza rzecz. Akceptacja. Bóg dał rodzinę. Najważniejszy jest Bóg, a później rodzina. Nie ma nic ważniejszego. To jest dar od Boga. Jeżeli dostajesz żonę, musisz ją kochać, troszczyć się o nią, szanować. Bez względu na to, czy ona ci, wiesz, warczy, czy nie warczy, masz ją kochać i szanować. Bo takie są kobiety, lubią narzekać. A ty masz to zrozumieć. Masz być dla niej prawdziwym mężem, autorytetem. Tak samo żona, zobaczcie, powinna kochać swojego męża, szanować go i słuchać tego, co on mówi. Nawet jak nieraz coś mówi nie tak, to wiecie co? To zgadzać się z nim. Nie możecie się kłócić przy dzieciach. Kiedy wymieniacie poglądy przy dzieciach, zaczynacie się kłócić, dziecko to odbiera i ono nie chce takiego życia. Nie chce słuchać tego więcej. Wychodzi i szuka akceptacji i spokoju na osiedlu, u kolegów i tak dalej. Taka jest rzeczywistość. Ale jak Jezus w naszym domu będzie, będzie wszystko okej. Taka jest historia, taki film jest i polecam, żeby sobie każdy z was obejrzał. Ten film się nazywa Nierozerwalna więź. Jest taki sznur, który ma trzy sznurki. I kiedy ksiądz udziela im ślubu, mówi tak, związuje ich tym sznurem i mówi, jeden sznur jesteś ty, drugi sznur jesteś ty, a ten trzeci to jest Bóg. Jeżeli Bóg w waszym życiu nie będzie, zabraknie Boga w waszym życiu, wasze małżeństwo się rozleci. I właśnie zabrakło. I są konsekwencje pokazane, jakie ponosi małżeństwo. Dlatego, że zabrakło Boga w ich życiu. Co oni ponoszą? I tak samo jest z nami, zobaczcie. Gdybym ja naprawdę poznał prawdziwego, żywego Jezusa Chrystusa wcześniej, to może bym tyle lat nie spędził w więzieniu. Może bym nie był takim człowiekiem. Zobaczcie. To jest najważniejsze w życiu człowieka.